Siema widzowie, witam z nowej serii na kanale GTA 5 Życie Gangstera. Gramy z kolegami na 5M-ie na publicznym serwerze. Więc może tutaj mogą nas tutaj zabijać, ale będziemy próbowali, żeby nas nie zabijali. Ja aktualnie zaczynamy teraz. Moja postać ma 20 lat, ma prawo jazdy na motor, na 18 dostała motor od rodziców. Pracuję na takim garażu jako, znaczy na takim parkingu jako jako ochroniarz. No i myślę, że możemy zaczynać. Muszę zaczynać też pracę. No to ja jadę. Ja jadę do pracy. Musimy tutaj przestrzegać przepisów, bo tam już widziałem policję. No. No i tak będziemy grali tak naprawdę przez cały czas. Za kilka tam dni jeszcze do nas dołączy jeden kolega. Wtedy to będzie bardziej rozbudowane. Myślę, że odcinki nie będą znowu jakieś długie. No, o tym właśnie mówiłem. To razowa sytuacja. Tak mi się wydaje. No co, no, mnie też zabił. No a ten, co się właśnie teraz odezwał, to jest... ja jestem policjantem. Ten motor nie hamuje. La la la. No, jakieś jeszcze wybuchy słychać. Dobra. Proszę zjechać na pobocze, kontrola karty motorowej. Dobrze, już. Poproszę kartę motorową. Proszę. Tutaj. Masz. Nie wiem, czy mogę siadać z motocykla, czy nie mogę. Może pan zsiąść, jak pan chce. Dobra, kontrola poprawna. Oddaję prawo jazdy. Dobrze, dziękuję. Jak wyłączą się bomby, to może pan odjechać. Dobrze. Czekaj chwilę. No to widzicie, mieliśmy pierwszą kontrolę na pierwszym odcinku już od razu. Myślę, że nic tutaj nie będzie jechało. Żaden pociąg nie chce mi się czekać. Jeszcze się spóźnię do pracy. Aha, okej. Ja sobie tutaj zostawiam. Motor. A, jeszcze. Zostawię sobie motor.
O, mam laka. Czekajcie chwilę. Jakbyście chcieli zagrać, to podam wam nazwę do Discorda. Albo link do Discorda. Będziecie też mogli wystąpić w naszej serii. Czekajcie. Dobra. Zostawiam matery. Inda. I tutaj pracujemy do jakiejś 24:00. Tutaj pilnujemy, żeby nikt nie wchodził, jak tylko może wejść na hasło. Tutaj nawet policja nie może wchodzić. Oho, oczywiście policja, rajdowiec. Ciekawe, kto mu prawo jazdy dał. Pewnie w chipsach wygrał. A jeszcze mogę wam sobie pokazać, bo mam tu Glocka 17 do pracy. Ogólnie tak naprawdę tego nie mam. No i mam nóż i kastet jako do samoobrony na razie, bo muszę sobie zrobić licencję. Myślę, że mnie jeszcze nikt nie złapie, a żaden policjant ani nic. Znaczy ogólnie licencję mam, tylko licencję mam, ale nie mam, to jakby tak średnio na strzelnicę chodzę i mało, więc jakby mnie policjant coś wziął i w ogóle nie wziąłem teraz ze sobą, więc mogłoby być ciężko. Tutaj się już otwiera, to nie mogę być aż tak blisko. No tutaj czysto, tutaj tylko mój motor. Dobra, na razie tutaj czysto jest. Tutaj nie ma za dużego ruchu, więc nie powinno być aż tak źle. Za taki jeden dzień dostaję tak 500 zł, więc na swoim koncie już tam coś miałem, więc to nie jest jakoś mało. Okej. Okay. Spokojny dzień w pracy. Jeszcze sobie tylko jedną rzecz zrobię.
Nikt tutaj nie wjechał, nikt. Tutaj też nikogo nie ma. Nie ma. No, kolejny wygrał w chipsach. Prawo jazdy. Jeszcze ten szef mi tak średnio ufa, więc muszę się spisować dobrze, ale szczerze to chciałbym chyba zmienić pracę. Tutaj tak po prostu chodzić to. Która jest godzina? 24 godziny. Proszę stąd odejść, to jest teren prywatny. Proszę stąd odejść. Z tyłu chyba tam nie ma gwiazdu, więc dobrze. Teraz jak dostanę wypłatę, to będę miał jakieś 10 tysięcy. Tylko jakbyście się pytali, to tutaj na tym serwerze to tak działa, że nie wiem, nie ma, tutaj nie przychodzi gotówka, tylko to ja sobie to po prostu zapisuję na telefonie. Jakbyście się pytali, to... Zapisuję się na telefonie. Jakbyście coś słyszeli u mnie, to coś robią tam na polu, więc... A, bo ja sobie celownik usunąłem. Komuś? Nie, no nie dam rady. Nie, stary, nie, żadnej kradzieży. Co to się stanęło, Asia? Sorry, jak coś słyszeliście, tylko mi się włączyła przez przypadek jedna rzecz. Proszę.
Która jest godzina? 22:15. No i dobra, za chwilę koniec pracy. Proszę stąd odejść. Dobra. Dobra, tutaj zamykamy jedną bramę. Już będzie koniec pracy. Tutaj zamykamy te drzwi. Co w ogóle tutaj jest, bo nie miałem okazji popatrzeć. Tutaj nic ciekawego. No, tutaj są zamknięte drzwi, a tutaj jest na pole, no to... Dobra, tutaj też zamkniemy. Dobra. Dobra. Tam było zamknięte, bo tam jakieś są dziwne rzeczy. Tutaj trzeba zamknąć. Tam też tam nic nie powinno stać. Tutaj też zamykamy. Dobra. Dobra, no i jedziemy.
Ja ogólnie to mam 10 tysięcy. Przyszedł mi aktualnie blik. Dobra, jedziemy teraz do domu. Nie ma już ten... W sumie nie jedźmy do domu. Pojadę sobie tutaj i może sobie kupię jakąś broń. Tak, dla siebie. Dzień dobry. Miałby pan coś takiego jak... Pukawkę wersję drugą? Dobrze. To poczekam tutaj. Dziękuję. Dobra, będzie. Ile za to? 600 zł, dobrze. Proszę. Dobra, jutro do pracy nie idę. To za to zarobiłem 2000, to jeszcze za ten, za pracę 500, no to mam 2500, na plus jestem. Czyli mam 12 tysięcy, czyli mam 11 400. Dobra, myślę, że dojadę do domu i dzisiejszy odcinek się będzie kończył. Dobra. Było to, było tutaj. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie suba, łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem.